Co z aneksem budowy metra Karolin? Wakacje bez podmiejskiej średnicy kolejowej. Linia 666. Do piekła z nią. Veturillo darmowe, ale tylko dla mieszkańców stolicy. Oraz powrót tęczy na Plac Zbawiciela. O tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W sobotę, 17 czerwca. Zaczynamy! Was tutaj Czesiczem Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i ogólnie z całej Polski, głównie komunikacyjnych, i zaczniemy od komunikacji, a konkretniej komunikacji pionowej, w metrze, czyli windy. Jak tam sytuacja? Metro Świętokrzyska i Mielin i Ratusza Tasenau ma awarię po jednej windzie na tych stacjach i na metro ma remont, jest cały czas modernizacja jednej windy. Następnie światełko w tunelu, w metrze, tam daleko, na Karolinie. Może w końcu budowa jednak ruszy. Przypominam Wam, że na koniec roku była zapowiedź, że aneks jest już bliski do podpisania i jest porozumienie pomiędzy wykonawcą a miastem. Do dnia dzisiejszego nie ma aneksu. Przypominam tylko i wyłącznie, że mamy 6 miesiąc tego roku. W skrócie, przez pół roku nic im się właściwie nie udało jeszcze zrobić. Podobno na przestrzeni najbliższych tygodni ma się to zmienić. Ja specjalnie poczekam na te zakończenie tego sporu i najprawdopodobniej pojawi się film z metra Karolin dopiero jak faktycznie już będzie porozumienie, więc jeszcze na spokojnie poczekajcie sobie na ten film. Film najprawdopodobniej pojawi się w ostatnim tygodniu tego miesiąca. Także niedługo może się faktycznie ruszy budowa i nie będzie tego przestoju, który tam się dzieje. Natomiast na razie musimy się nacieszyć tym, że co tam tramwaje dają. Czyli rozchodnik, zielone torowisko i więcej tego, z 28 km do 31. Gdzie nowe teraz zielone tramwajowe? O tym już mówiłem, ale mamy nowe zdjęcia, nie wizualizacje. Nowe zdjęcia, no to tak, głównie to jest odcinek na przykład na Płaskiej, na Jana Pawła będzie też odcinek krótki, na Alei Niepodległości, Chałubińskiego, znaczy na Jana Pawła już jest, na Chałubińskiego, na Alei Niepodległości, na Nowogrodzkiej będzie do Placu Politechniki, na Alei Pitmasa Tysiąclecia, kto się dał złapać? Na odcinku od Alei Pitmasa Tysiąclecia do Pęgi Koło, czyli na Obozowej, będzie zielone torowisko, no trochę tych nowych tras będzie, wszystko będzie mniej więcej w tym roku zakończone, te wszystkie trasy zielone będą. Na Puławskiej to jest ten odcinek, który jest aktualnie przybudowany w ramach tramwaju na zieloną, tramwaju na Wilanów, natomiast trochę dziwne, że musi to być ostatnio zdobione te zielone torowisko, bo jest teraz całkowicie rozkopane tam całe torowisko tramwajowe na Puławskiej, a zielone torowisko tam na Puławskiej się pojawi dopiero w ramach osobnej inwestycji. Trochę szkoda, że nie dało się tego zrobić wszystkiego naraz. Tak samo jak wszystkich ścieżek rowerowych wzdłuż wszystkich inwestycji. Bo przypominam, że wzdłuż tramwaju na Kasprzaka czy tramwaju do Wilanowa drogi rowerowe są przebudowane tylko i wyłącznie tam, gdzie są w tragicznym stanie i na wszystkich skrzyżowaniach. Pozostałe odcinki, gdzie są chodnikowe, tam też takie pozostaną. W skrócie, jeżeli jest kostka, to będzie kostka na odcinkach prostych wzdłuż nowej trasy, a na skrzyżowaniach będzie wymienione na asfalt. Trochę to kuriozum. Szkoda, że nie da się wszystkiego zrobić za jednym razem. Ale wracając do meritum, czyli do newsów, a mianowicie pociągi. Linia średnicowa, podmiejska, wakacje. To się nie łączy. PKP stwierdziło, że średnica musi odpocząć od pociągów. Dlatego od Warszawa Stadion do Warszawa Zachodnia odcinek będzie całkowicie zamknięty na okres całej wakacji do 2 września, czyli mniej więcej wtedy się skończą wakacje. Od 25 czerwca do 2 września będzie wszystko zamknięte, no i pociągi będą jeździć bardzo inaczej. Większość pociągów będzie skrócona, część pociągu będzie jeździć średnicą dalekobieżną, czyli przez Warszawę Centralną z pominięciem Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle czy Warszawa Śródmieście.
Czyli w skrócie metro centrum będzie mieć mniejsze obłożenie, bo wszyscy będą musieli iść inaczej. Pociągi będą jeździć też trochę inaczej. Jak i powiedziałem, do stadionu będą dojeżdżać pociągi, ale tylko i wyłącznie poszczególnych linii. Kolej Mazowieckie i SKM-ki będą tym razem dojeżdżać tam. No i tak, S1 będzie jeździć w relacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia Pruszków, a S10 będzie jeździć Warszawa Wschodnia Otwock. Natomiast od 26 czerwca, czyli dzień później, będą też poszczególne kursy S1 na trasie Pruszków Warszawa Zachodnia i Pruszków Otwock przez właśnie dalekobieżną linię średnicową przez Warszawę Centralną. Następnie będzie nowa trasa, czyli S20 będzie jeździć, bo S2 jest całkowicie zawieszone. Znikamy. S20 będzie jeździć pomiędzy Sulejówkiem a Warszawą Stadion, Sulejówką Miłosną oczywiście, a Warszawą Stadion. To będzie większość kursów, oczywiście część będzie mogła być skrócona na relacji Warszawa-Rembertów, czy Warszawa-Rembertów i Warszawa Wschodnia. Na takiej trasie też będą mogły być niektóre pociągi. Następnie S3 będzie jeździć cały czas do lotniska Chopina i mniej więcej tu się nic nie zmieni. Też będzie oczywiście, będą pociągi jeździć niektóre do Radzymina, również w tygodniu, jak i w weekendy. S4 i S40 tak samo jak teraz jeżdżą, czyli główne pociągi wszystkie S4 pomiędzy Zegrzem Południowym, bo już zostało dane do użytku, ale o tym nie mówię, obtrąbiłem trochę z każdej strony, już tak mówiłem. S4 Zegrze Południowe Piaseczno i S40 Piaseczno Warszawa Raków. I z powrotem. Pociągi na odcinku Warszawa Raków Piaseczno mają jeździć co 30 minut, ale PKP może jeszcze pomóc, żeby tak nie było oczywiście. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście są wzajemne honorowania biletów na poszczególnych trasach, ale jest tak dużo kluczków i poszczególnych odcinków, że nie będę w to wchodzić, bo byśmy nie skończyli tego, mniejsza z tym do jutra. Natomiast lecimy z kolejnymi informacjami, bo WKTK też będzie mieć wakacje utrudnienia. Konkretnie pierwsze, bezpośrednio do połowy wakacji, mniej więcej do pierwszej części lipca, czyli 25 czerwca, 16 lipca będą pociągi jeździć po jednym torze na odcinku przez Warszawę Zachodnią, czyli na odcinku Warszawa Śródmieście, Warszawa Reduta Rodona, jak też pamiętam. Także spodziewajcie się, że będą lekkie utrudnienia i cały czas w godzinach w ciągu dnia na odcinku Podkowa Leśna Główna, Grodzic Mazowiecki będą też utrudnienia, pociągi będą jeździć, nie będą jeździć w tych godzinach, czyli od 9 do 16. No i kolejny etap to będzie oczywiście już bezpośrednio od lipca, 17 lipca do 2 września, czyli do końca wakacji, będzie cały czas ruch po jednym torze na odcinku Warszawa, przez Warszawę Zachodnią. Także spodziewajcie się, że WKTK na tym odcinku będzie jeździć wahadłowo po jednym torze i będzie dużo mniej pociągów i będą bardziej załadowane. Następnie lecimy oczywiście z KM-kami, znaczy KM-kami. No Koleje Mazowieckie też mają teraz zmiany i tutaj tylko wyszczególnie parę rzeczy. Większość pociągów będzie jeździć tak jak jeździ aktualnie, ale będą kończyć na poszczególnych stacjach w zależności od tego z której strony, czyli jeżeli to jest część zachodnia Warszawy, pociągi od części zachodniej Warszawy, to będą kończyć na zachodniej, głównej lub Warszawy Gdańskiej, a inne pociągi będą mogły jechać od strony wschodniej do Warszawy Wschodniej lub do Warszawy Stadion. I tutaj jakby musicie dokładnie sobie zerknąć na swoje rozkłady jazdy, bo jest mnóstwo zmian dla linii R2, R3, R7, R8, R81 czy R82. Największe utrudnienia będą mimo wszystko na linii w kierunku Radomia. To już mogę powiedzieć Wam w tym momencie. R3 będzie miało zmiany od 15 lipca, będzie już ruch po dwóch torach przy Ożarów Mazowieckim, czyli w skrócie będzie oddany wtedy peron całkowicie, który jest aktualnie tam budowany. No i będą jeszcze utrudnienia, bo tam bezpośrednio na trasie Błonie, Warszawa Gołąbki, Ożarów Mazowiecki, Warszawa Gołąbki częściowo będzie dosyć często uruchomiony ruch po jednym torze, więc to też będzie dosyć duże utrudnienie. Spodziewajcie się niespodziewanego. W skrócie, wakacje pełne wydarzeń, utrudnień, mniej więcej to, co zawsze mamy w Warszawie. I oczywiście musi być jakiś dobry wątek na sam koniec. Koleje Mazowieckie nie tylko i wyłącznie nam, znaczy pociągi nie tylko i wyłącznie zbierają nam zawodów w postaci utrudnień, jak i również cieszą tym, że inwestują w nowe rzeczy. Mazowsze jako pierwszy rejon w Polsce rusza na zakup pociągów akumulatorowych. Region właśnie ogłosił postępowanie na dostawę 6 takich pojazdów wraz z utrzymaniem do napraw P1 do P3, P1, P2 i P3. Także takie tutaj rzeczy. 6 pociągów, będzie oczywiście możliwość opcji. No i zobaczymy, czy takie pojazdy faktycznie w ramach Kolei Mazowieckich się pojawią na Mazowszu. Następnie
tak się bawi stalowa. Święto stalowej 17-18 jeździ specjalna linia tramwajowa turystyczna. S również jeżdżą autobusy trochę inaczej. No i oczywiście przypominam Wam, że w tych pojazdach obowiązuje taryfa biletowa ZTM-u i trzeba kasować bilety. Następnie zmiany dla linii autobusowej 157 w związku z wodociągami na ulicy Żelaznej. Dla autobusów linii 103, 180R, 409, N41 czy N91. Również objazdy w związku z wymianą nawierzchni na ulicy Pomorskowskiej. I również na ulicy Wiernej są objazdy dla linii 156, 170 i N16. Większość z tych objazdów dotyczy tylko i wyłącznie weekendu. Następnie zmiany trasy, no może nie zmiany trasy, a zmiana nazwy linii. Linia 666, czyli 666, kierunek HL już nie pojedzie. Będzie linia 669, czyli 669. No nie wiem, czy to nie jest prześmiewanie się w drugą stronę, ale czemu została zmieniona ta nazwa? No, przeczytam Wam koniec tytułu tego artykułu. W końcu iście szatańskie oznaczenie linii godzi w chrześcijański porządek polskiego państwa i jego fundamentu, a stąd dopiero nas wszystkich. A stąd w dobro nas wszystkich. No, w skrócie 666, niestety kierunek HL zostaje zlikwidowany, ale 669. No, co ja mogę powiedzieć? Śmieszna cała sytuacja, według mnie. No, szczerze powiedziawszy, trochę mnie smuci, że nie miałem okazji się przejechać tym autobusem linii 666, bo dawno nie byłem na Helu, to faktycznie już z kilkanaście lat, ale no co ja poradzę, no. No szkoda, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej zmianie nazwy. Oczywiście lista memów, które się aktualnie krążą po sieci w związku z tym jest nieograniczona. Następnie lecimy z kolejnymi informacjami, czyli Nextbike, darmowe przejazdy rowerem publicznym, ale tylko dla mieszkańców. Możliwe, że coś takiego będzie wprowadzone w Warszawie, różne aglomeracje dogadują się aktualnie z operatorami i zobaczymy, co będzie się działo. Najprawdopodobniej niedługo w Warszawie będzie coś takiego, że pierwsze 20 minut będzie darmowe, ale tylko i wyłącznie z kartą warszawiaka. Może dla pozostałych osób będzie inny cennik, jaki na razie tego jeszcze nie wiemy, ale możliwe, że coś takiego się wydarzy. Również na inne miasta i inne systemy poza Warszawą będzie wdrażany system warszawski, bo z powodzeniem on właśnie przychodzi i rozsiewa się na pozytywne myślenie w innych miastach, więc najprawdopodobniej niedługo będziemy jakieś połączenia z innymi aglomeracjami czy z innymi miastami, które się znajdują w obrębie Warszawy i innymi miastami ogólnie w całej Polsce, żeby system wyglądał podobnie, bo jak to NextBase stwierdził, to po prostu działa i się sprawdza. Następnie informacje ciekawe, mianowicie będzie nowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Pomorskowskiej i Obrońców Torbuku. Jest to niebezpieczne skrzyżowanie pod względem pieszych, w związku z tym ZDM chciał je przebudować, żeby tam powstało rondo, no i dostali pieniądze, więc to będzie się działo. Oczywiście będą tam różne zmiany i tak dalej. Szczegóły, jak się już faktycznie dostaniemy więcej informacji, jak to będzie wyglądać. Następnie ciekawostka, a mianowicie wiadukt na Marwilskiej został otwarty 2 tygodnie wcześniej niż było planowane. Aktualnie ruch samochodów tutaj się odbywa w dwóch kierunkach, więc to jest oczywiście bardzo duża dobra nowina. W jednym i w drugim kierunku na spokojnie piesi i rowerzyści, jak i również samochody mogą jeździć, z tym, że piesi i rowerzyści cały czas na okrągło muszą chodzić. Część docelowa dla pieszych rowerzystów w tym miejscu jest jeszcze niedostępna, muszą chodzić po ścieżce rowerowej. W jednym i w drugim kierunku jest specjalne przejście dla pieszych tutaj po tej stronie. Także to zostało w ten sposób na razie zrealizowane, ale samochody i autobusy jeżdżą już na spokojnie nowym wiaduktem. Film z tej inwestycji pojawi się w kolejnym miesiącu, a sama inwestycja ma się zakończyć mniej więcej pod koniec wakacji, a na początku sierpnia będzie już docelowa organizacja ruchu również dla pieszych i rowerzystów. Następnie ciekawostka na temat nowych inwestycji rowerowych w Warszawie. ZDM szuka projektantów, a właściwie szuka projektanta na nowe inwestycje rowerowe i dużo ważnych inwestycji. Po pierwsze, rondo ze Słońców Syberyjskich. Bez przejść podziemnych, tak było dostępne. Aktualnie, jak widzicie, w tym miejscu są przejazdy rowerowe, natomiast pod północną jezdnią już ich nie ma, ale jest rzymskie. Tutaj się przejeżdża, zjeżdża się na rowerze, spokojnie na pochylni, a następnie trafia się na schody i trzeba po pochylni, znaczy po pochylni, po szynie po prostu poprowadzić rower do góry lub inny pojazd. Na przykład ja na monocyklu, ten bardzo często jeżdżę. I to jest oczywiście uciążliwe miejsce, ZDM o tym wie, ale stwierdził, że to bardzo dużo pieniędzy będzie kosztować przebudowa tego całego systemu, bo zaplanowane jest wyburzenie wszystkich przejść podziemnych, zasypanie i wprowadzenie na wszystkich wjazdach i przejazdach
przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych. To jest oczywiście duża, dobra nowina. Pomijając to, oczywiście jest jeszcze parę inwestycji, które są planowane. Między innymi na Wawrze czy w Rembertowie. Ja może po prostu pokażę Wam to w nowej karcie, którą teraz otworzymy. Co jest planowane? Po pierwsze, linia kolejowa numer 7 będzie mieć w końcu nie tylko i wyłącznie pociągi, ale również będzie mieć drogę dla rowerów. Wzdłuż tutaj bezpośrednio ulicy, którą możemy tutaj zobaczyć, czyli Patriotów, będzie ścieżka rowerowa mniej więcej na całej długości. To jest bardzo dobra nowina po jednej stronie, ale to nie zmienia faktu, że ścieżka rowerowa w tym miejscu jest bardzo potrzebna do granicy, tym bardziej, że tutaj bezpośrednio od tej strony, od Józefowa, jest już ścieżka rowerowa, która się ładnie kończy na granicy Warszawą, więc to jest trochę kuriozalne. Tak samo będzie jeszcze jedna nowa droga rowerowa, która się tutaj połączy z pozostałą. Tutaj na ulicy Lucerny będzie ścieżka rowerowa na całej długości tejże ulicy. Pomijając to, oczywiście będzie więcej nowych dróg rowerowych, m.in. właśnie w Rembertowej, jak powiedziałem. Na brakującym odcinku ulicy Strażackiej, tu powstanie ścieżka rowerowa bezpośrednio od całej trasy Żołnierską do Ronda. Na tym odcinku powstanie ścieżka rowerowa. Czy coś jeszcze przeoczyłem? Wydaje mi się... A, na Jana Pawła będzie też nowa ścieżka rowerowa. Możecie się zastanawiać, gdzie tam, przecież wszędzie już są. No właśnie, niekoniecznie. Na Jana Pawła nie ma jednego ciągu rowerowego, który jest potrzebny, a mianowicie tam Rondo ONZ. Tu jest fragment ścieżki rowerowej i on się tutaj urywa w tym miejscu. Brakuje przejazdu rowerowego krótkiego przez ulicę Twardą i to też będzie zaprojektowane i prawdopodobnie długo wybudowane. Tam będzie przejazd dookoła wyjścia ze stacji metra i będzie połączony z tą częścią ścieżek rowerowych. To jest też potrzebna inwestycja, tak samo jak obustronne ciągi rowerowe na tej ulicy, ale to będzie realizowane jeszcze później. Następnie ciekawostka kolejna, czyli trasa Łazienkowska na Saskiej Kępie, już rusza z przebudową. Przez najbliższe 2 tygodnie od poniedziałku będą wyłączenia po jednym pasie w każdym kierunku, czyli łącznie będą 2 pasy w każdym kierunku, ale 2 pasy to tak dużo powiedziane, bo będzie 1 bus pas, 1 pas zwykły. Tak to będzie wyglądać, faktycznie będą utrudnienia i później po tych 2 tygodniach będą jeszcze większe utrudnienia, więc spodziewajcie się, że już dobrze nie będzie. Ja oczywiście nagram film o tym, co oni tutaj będą robić, bo w tym miesiącu jest to do nagrywania i pokażę Wam też, jak nie zapomnę, jak wygląda ten wiadukt od dołu, żebyście widzieli, jakim to jest w kiepskim stanie. Następnie lecimy z kolejnymi informacjami, czyli Blanickiego. Będzie mieć nową jezdnię, a właściwie już ma nową jezdnię. Film o tym się pojawił, co prawda, dzisiaj, ale zmieniło się już dzisiaj coś kolejnego. Nie wiedziałem tego, więc film się pojawił trochę za późno. Natomiast co jest ważne, to faktycznie od wczoraj właściwie wieczora zaczęły się tam prace i już aktualnie ruch odbywa się tylko łącznie po nowej jezdni. Tam się pozmieniały trochę trasy. Dla samochodów właściwie się nic nie zmieniało, bo cały czas po jednym pasie w każdym kierunku jest. Przystanek autobusowy jeden został zlikwidowany, ale tak naprawdę po prostu powstał nowy w innej lokalizacji obok. Więc w dużym skrócie, no jest trochę utrudnień, ale spokojnie do przeżycia. No i na koniec ciekawostka kolejna, czyli nowa tęcza powróci na plac Zbawiciela. Ruszyło głosowanie. Budżet obywatelski, nad tym właśnie też będzie procedować. Zobaczymy, ile głosów ma. Ja nie będę ukrywać, że mi tęczy na placu Zbawiciela brakuje. Ona bardzo ładnie się komponowała w przestrzeń placu Zbawiciela, chociaż szkoda, że teraz zasłonęła. I bardzo szkoda, że tramwaje przez nie przejeżdżały. Jakby to jest chyba największy minus. Nowa tęcza będzie zupełnie inaczej wyglądać. Będzie stalowa, nie do spalania. Wszystko da się spalić, ale pewnie będzie trudniej. I na takich prętach będzie to właśnie wtedy w ten sposób wyglądać. Jak tu możecie zobaczyć, to takie po prostu na takie rurki przełożone na to. No nie wygląda tak pięknie jak tamta. Skoro nie potrafią uszanować tańczy, no to chyba trzeba się dostosować do nich. Z tego nie wiem, gdzie usunęli tramwaje tutaj w tej wizualizacji. No ale no już tam mniejsza z tym. Także aktualnie jest głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, na który możecie głosować do 30 czerwca. No i na koniec sondaże. Sondaże mniejsze z tym. Tu przy okazji są zdjęcia, jak się Żurow Mazowiecki zmieniał ostatnio na przestrzeni czasu. Ale tak, sondaże. Czy jesteś za zwężeniem ulic w Warszawie? To faktycznie doprecyzowaliście dobrze w komentarzach, że nie chodzi o zwężanie ulic, tylko o zwężanie jezdni. Ale właśnie o to mi chodziło. Większość z Was na 1200 głosów stwierdziło, że nie powinno się zwężać ulic, czyli 44%. Następnie 27% Was zagłosowało, że tak, ale tylko w centrum powinno się zwężyć ulicę. 22% stwierdziło, że w całym mieście trzeba zwężać ulicę. I nie wiem, nie mam zdania, 7%. Następnie quiz mniejsza z tym, tak jak mówiłem, kolejne quizy będą trochę trudniejsze, chociaż okazuje się, no nie, no to trochę trudniejsze jest, bo tylko 52% Was wiedziało poprawnie, odpowiedziało na to pytanie, czyli na 1100 głosów
kiedy rozpoczęła się aktualna przebudowa Zatoki Zachodniej. Większość z Was stwierdziło poprawnie, czyli w grudniu 2020. Dokładnie 7 grudnia rozpoczęło się, bo wtedy dostali pozwolenie na budowę. Natomiast większość z Was jeszcze sądziło, czy część z Was sądziło, że październik 28% i kwiecień 11%. Oczywiście poprawną odpowiedzią, tak jak powiedziałem, był grudzień. No i w międzyczasie się pojawiło całe nowe studium Warszawy. O tym nie powiedziałem nic w tym materiale i powiem teraz tylko w tym krótkim aspekcie. Studium Warszawy pojawiło się. Mnóstwo nowych ciekawostek o tym, jak Warszawa będzie się rozwijać na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat. Pamiętajcie, że studium nie jest obecne na do 2050, tylko na kolejne kilkadziesiąt lat, czyli nawet do 2100. Natomiast to nie zmienia faktu, że o studium oczywiście będą filmy i przeanalizuję wszystko po kolei. Nie zajmuję się tym w zupełności, by mniejsza z tym, ponieważ to nie ma sensu, jakby analiza studium w każdym z poszczególnych tematów, czyli mosty, drogi, tramwaje, kolej, metro i jeszcze i drogi rowerowe, będzie poszczególne właśnie te wszystkie 6 tematów na poszczególne osobne 6 filmów. Każdy pewnie będzie trwać na podcast, właściwie będzie się nadawać na jakąś godzinę, gdzie konkretnie przeanalizuję każdą dzielnicę, jakie będą zmiany i coś tam będzie działo. Możecie się spodziewać tych filmów na przestrzeni najbliższego miesiąca, bo to jest dużo czasu, żebym się przygotował do tych wszystkich materiałów i też muszę uporządkować parę rzeczy jeszcze po mojej sesji i innych rzeczach w domu. Więc jak do tego dojdę, to spokojnie spodziewajcie się dużej ilości filmów na temat studium. Co będzie pierwsze? Możecie głosować. Może w sumie wam dam jakiś sondaż, żebyście mi głosowali, który film, jako żeby się pojawił pierwszy. Z ciekawostką mam powiedzieć, że dosyć dużo nowych stacji kolejowych jest planowanych i niekoniecznie tam, gdzie byście się spodziewali. Po Jelonki to wiadomo, że tam będą stacje kolejowe. Ale że przy Olszynce Grochowskiej powstaną 2 nowe stacje, to tego bym się nie spodziewał. 3 nowe stacje. Dobra, na koniec jeszcze 2 sondaże. Czy powinna polityka mieszać się w transport warszawskiego czy polityka powinna się mieszać do warszawskiego transportu publicznego i jego rozwoju? Dobrze stwierdziliście, że polityka zawsze się miesza, bo to jest jakby słowo polityka, a politycy, Sejm, Senat to są 2 różne rzeczy. To się nie łączy jednoznacznie, to określa dużo więcej w dużym skrócie. Natomiast ja tutaj tak uogólniłem to i po prostu powiedziałem to w jednym krótkim celu, abyście chodziło mi po prostu, czy politycy i osoby z konkretnych partii powinny się mieszać w ramach tego, jak się rozwija warszawski transport publiczny. Na 1000 głosów większość z Was stwierdziło, że nie powinni się mieszać w te sprawy. 78% z Was tak zagłosowało, 16% stwierdziło, że tak, to powinna być sprawa polityczna, na nie wiem, nie mam zdania, 7%. No i ostatni sondaż już tak na sam koniec. To było, czy będziesz na live. No dobra, to tyle mniej więcej z tego mniejsza z tym. Jest Was tutaj oczywiście coraz to więcej. 11498 osób aktualnie mnie subskrybuje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. No i cóż dłużej mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przed nami trochę filmów spoza Warszawy, ale też z Warszawy. Między innymi będzie Rembertów niedługo, Sulejówek Miłosna, Sulejówek P+R, czy Rokitno, który najprawdopodobniej nagram jutro. No i jadę do Łodzi w poniedziałek, więc Łódź, coś tam nagram, coś tam zobaczę, a faktycznie od poniedziałku będą utrudnienia w Łodzi, więc dla mnie idealnie, będę mieć co akurat nagrywać. Też oczywiście pamiętam, że do Wrocławia muszę pojechać i do Wrocławia pojadę w ostatnim tygodniu i nagram trochę, pokażę Wam później, jak to się wszystko rozwija. Odpowiadając na pytania, kiedy będzie film z Warszawy Zachodniej, nie wiem. Nie wiem, kiedy wróci mój aparat z serwisu. Mam już zaplanowane parę ciekawych rzeczy, które będę chciał zrealizować na Warszawie Zachodniej. Wejść, pokazać Wam to, co się znajduje na dole, bo wiem, że głównie ja to pokazuję. Natomiast, tak jak powiedziałem, dopóki mój aparat nie wróci z serwisu, a już teraz czeka na części, na naprawy, no to faktycznie nie mogę ruszyć jakkolwiek z dalszymi pracami przy dalszych filmach bezpośrednio z placu budowy, bo nie mam po prostu jak tego nagrać. Ale to nie zmienia faktu, że do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, późno macie temniejsza z tym, ale może ktoś obejrzy. Cześć!